Cykl programów dotyczy komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w województwie podlaskim. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego województwo podlaskie staje się atrakcyjnym miejscem do inwestycji, podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacyjności. Program operacyjny Kapitał Ludzki to szansa dla mieszkańców naszego województwa. Zachęcam Państwa do oglądania programu Zainwestuj w Człowieka. W naszym województwie działaniami programu zarządzają dwie instytucje, czyli po pierwsze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ale również część zadań została zlecona Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, szczególnie działania związane z aktywizacją rynku pracy i działania skierowane do przedsiębiorców. Także zostały one podzielone, co wpływa na lepsze wykorzystanie środków. Po prostu dwie instytucje uzupełniają się nawzajem we wdrażaniu programu. Natomiast niewątpliwie nie tylko do tych instytucji należy jakby pomoc czy aktywizacja potencjalnych beneficjentów, również na rynku województwa podlaskiego działają trzy regionalne ośrodki FS-u współfinansowane z naszego programu, współfinansowane czy nadzór nad nimi pełni w tej chwili Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament FS-u i ich zadaniem jest, można powiedzieć, codzienne podnoszenie kwalifikacji potencjalnych beneficjentów poprzez organizację szkoleń, treningów, spotkań, pomoc w przygotowywaniu wniosków, udzielanie odpowiedzi na wszystkie kwestie nurtujące beneficjentów. Warto poszukać na stronach Europejskiego Funduszu Społecznego adresów, tam są podane i rodzaje szkoleń, spotkań, terminy spotkań, kto będzie prowadził. Także każdy, kto jest zainteresowany przygotowaniem projektu bądź rozliczaniem projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, może tam uzyskać nieodpłatną pomoc. W 2010 roku dzięki środkom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do naszego regionu trafiło 510 milionów złotych. Do końca tego roku zostaną ogłoszone konkursy, z których wpływy wzbogacą województwo podlaskie o kolejne 314 milionów. To pieniądze, które dają realne szanse m.in. na wzrost zatrudnienia, lepszą edukację, silniejszą integrację społeczną. Nie mamy się czego wstydzić w ocenie instytucji zarządzającej, którą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wykonanie planu wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie podlaskim jest zgodne z założeniami. W wielu obszarach, w wielu działaniach nawet lepsze niż, czy szybsze niż planowano. Natomiast oczywiście też są obszary, gdzie mamy trudności z wykorzystaniem środków. Ważne jest, aby jak najszerzej przybliżać zainteresowanym możliwości, które daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Dlatego właśnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została zorganizowana konferencja Europejski Fundusz Społeczny dla Szkolnictwa Zawodowego. Także po to, aby przypomnieć przedstawicielom techników, liceów profilowanych, szkół zawodowych o trwającym do końca czerwca naborze wniosków do konkursu podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przeznaczamy z budżetu programu i budżetu województwa 20 milionów złotych. Liczymy na to, że co najmniej 40 szkół zawodowych w naszym województwie skorzysta z tego przedsięwzięcia. Warunki są takie, że może szkoła pojedyncza otrzymać dotację w wysokości 500 tysięcy złotych, na przykład na organizację nowych zajęć, nowych kierunków kształcenia, doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne, w sprzęt, nawiązanie kontaktów z pracodawcami, organizację praktyk, szkoleń, stażów w przedsiębiorstwach, a więc to wszystko, co powinno poprawić jakość wykształcenia. Żeby skorzystać z dotacji w ramach działania 9.2, szkoły zawodowe powinny napisać wniosek do Kapitału Ludzkiego i złożyć do Urzędu Marszałkowskiego, do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin przyjmowania wniosków jest do 30 czerwca. Projekty POKL dają wiele możliwości. Warto startować w konkursach i realizować swoje pomysły.
Projekt, który realizowaliśmy, miał nazwę Świadomy Wybór, Pewny Sukces, programy rozwojowe dla uczniów szkół zawodowych. Był to największy projekt realizowany w ramach komponentu programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.2. Celem projektu było wdrożenie programów rozwojowych. Opracowaliśmy innowacyjne programy rozwojowe. Program obejmował kilkanaście elementów. Szkoła mogła sobie wybrać te, które były realizowane przez daną szkołę. Główny akcent był położony na doradztwo edukacyjno-zawodowe, przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, spotkania z pracodawcami, dodatkowe praktyki i innowacyjne zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Informacje o aktualnych konkursach w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne są na stronie www.pokl.wrotapodlasia.pl. Do tematu konferencji wrócimy w następnym odcinku programu Zainwestuj w Człowieka. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego województwo podlaskie staje się atrakcyjnym miejscem do inwestycji, podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacyjności. Województwo podlaskie dostało w ramach komponentu regionalnego 260 milionów euro, nawet ponad, czyli miliard złotych. Do końca 2010 roku zakontraktowaliśmy zaledwie 54%, albo aż 54%, ale 46% jeszcze zostało. Tegoroczne konkursy już ruszyły, w części zakończyły się już nabory, ale też są konkursy, które dopiero będą ogłoszone. Zapraszamy wszystkich beneficjentów. Harmonogram konkursów znajduje się na naszej stronie www.pokl.wrotapodlasia.pl. Proszę tam zaglądać. Program operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Jakie są główne priorytety inwestycji w człowieka do 2013 roku w naszym regionie? Priorytety od 6 do 9. Priorytet 6 skierowany jest do osób bezrobotnych. Priorytet 7 nastawiony jest na integrację społeczną, a więc na działania aktywizujące osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Priorytet 8 stawia na przedsiębiorczość i połączenie biznesu z nauką. Natomiast priorytet 9 to priorytet wspomagający edukację, skierowany do dzieci i młodzieży, a także do osób dorosłych, które pragną jeszcze kształcić się, zmienić profil swojego wykształcenia albo zdobyć po prostu nowe kwalifikacje. Europejski Fundusz Społeczny to szansa dla nas wszystkich na lepszą edukację, silniejszą integrację społeczną, wzrost zatrudnienia, a także wzrost potencjału pracowników i przedsiębiorstw. Aby skorzystać z możliwości, jaką daje POKL, trzeba przygotować się do wypełnienia wniosku. Nie jest to wcale trudne. Z funduszami europejskimi jestem już związana od wielu lat i różne widziałam wnioski o dofinansowanie. Uważam, że wniosek w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki jest stosunkowo prosty. Od tego roku nie wymagamy już żadnych załączników. Należy dobrze przemyśleć projekt, postawić sobie jasne cele, przełożyć je na działania i to wszystko oczywiście zawrzeć w projekcie. Uczulam beneficjentów, należy sprawdzać, który generator wniosków używają. Instytucja zarządzająca bardzo często zmienia generatory wniosków. W związku z tym trzeba zawsze się upewnić, że w dobrym generatorze wypełniamy wniosek. Zespół pracowników Departamentu EFS stara się ułatwiać wszystkim zainteresowanym skorzystanie z szansy, jaką daje POKL. Departament przeszedł szereg zmian, gdyż na początku oczywiście było nas zdecydowanie mniej, około 40 osób, teraz jest nas 80 osób. Powstały m.in. nowe referaty. W czasie wdrażania staraliśmy się na bieżąco reagować na zwiększającą się przede wszystkim ilość pracy, bo mamy zawartych już prawie 1000 umów, trzeba sprawdzić wniosek, najpierw potem zawrzeć umowę, rozliczyć tą umowę, pojechać na kontrolę, więc generalnie myślę, że kształt departamentu w tej chwili jest już optymalny, ale myślę też, że za 2 lata pewnie mniej osób będzie wdrażać, a więcej kontrolować. Zapraszamy przede wszystkim do naszej siedziby, która się mieści na ulicy Kleberga 20 w Białymstoku. Dojazd trochę utrudniony, rzeczywiście jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, schowani. Mam nadzieję, że to się jesienią zmieni tego roku i przeniesiemy się na ulicę Poleską. Natomiast na razie jest jak jest. Serdecznie zapraszamy do naszego punktu informacyjnego. Zapraszamy też na ulicę Wyszyńskiego 1, gdzie mieści się ogólny punkt informacyjny na 6 piętrze, informujący o wszystkich programach i tam również można otrzymać wszystkie informacje, a także prosimy dzwonić do nas.
Właśnie ruszamy z cyklem telewizyjnym Zainwestuj w człowieka. Jest to cykl programów informacyjnych o programie Kapitał Ludzki. Pokażemy też dobre praktyki. Programy Zainwestuj w człowieka oglądaj w TV Białystok, lokalnych telewizjach kablowych oraz w internecie. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.